Cała Polska zobaczyła policjantów, którzy wykręcają ręce posłance polskiego Sejmu. Ale czy to jest takie najważniejsze, że ona jest posłanką, że ma immunitet? W sensie ustrojowym, prawnym, tak. To jest skandal wyjątkowy. Ale to też jest matka trójki dzieci. Widzieliście te sceny. Wrzucona do suki. Później kłamliwe tłumaczenia szefostwa, że nie wiedzieli, że mają do czynienia z posłanką. Chociaż wszyscy na tym filmie słyszymy, wszyscy w Polsce, że wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ten obraz to jest dla mnie źródło najwyższego niepokoju i takiego głębokiego żalu. Co oni zrobili z Polską? Ale ten obraz, to co zobaczyłem, jest też dla mnie źródłem nadziei. Bo zobaczyłem bardzo dzielną Polkę, matkę trójki dzieci, posłankę odważną, jedną z najodważniejszych, która nigdy nie wymięknie, bo ją znamy i z której naprawdę Polki, szczególnie mamy, których życie też bywa bardzo trudne i ciężkie, są naprawdę dumne. Kinga, chyba jesteś tutaj. Kinga. Jest, chodź. I poprosiłem dzisiaj Kingę Gajewską, żeby przyjechała do was. I ona od razu wsiadła, 500 kilometrów zrobiła i jest dzisiaj z nami. Oddaję ci mikrofon. Dziękuję wam bardzo. Niech ten koszmar się już skończy. Tak mówiły mi matki, które spotkałam rano następnego dnia w przedszkolu, kiedy odprowadzałam dzieci. W szatni. Niech ten koszmar się już skończy. I pisali do mnie też mężczyźni. Kiedy widzieli te obrazy, kiedy wleką mnie do radiowozu, widzieli tam swoją żonę i swoją córkę. I czuli taką bezsilność i taki wielki gniew. Gniew to, co się dzieje z naszą Polską. Ale mężczyźni, my się ich nie boimy. I dzisiaj chylę nisko czoła wszystkim kobietom, które od lat protestują na ulicach. Ten rząd pogonią kobiety. A nasi mężczyźni będą z nami. I 15 października prawda zwycięży nad kłamstwem. Dobro zwycięży nad złem. Ale nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli to ty nie pomożesz tej miłości. Więc miłość wygra z nienawiścią. Dziękuję. Słuchajcie, ja nie mam żadnej wątpliwości i mam nadzieję, że ten rząd złożony głównie z facetów, co się boją i nienawidzą kobiet, i wiecie dobrze, że tak jest od lat, że zobaczył dzisiaj, że pan Kaczyński, pan Morawiecki, pan Terlecki, pan Kamiński, pan Błaszczak zobaczyli dzisiaj tę dzielną dziewczynę, tak jak już wam wspomniałem, na jedno słowo, przyjedź do Piły. Ludzie chcą cię zobaczyć i usłyszeć. Zrobiła te kilkaset kilometrów. I trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Jako mężczyźnie oczywiście nie jest mi to łatwo powiedzieć, ale rzeczywiście to kobiety rozstrzygną o wyborach 15 października.
Także dlatego, że mają tak naprawdę najwięcej do stracenia.